Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo, ostatnie już piwo, które otrzymałem od Seweryna Hellaka. Dzięki wielkie. To jest piwo też z New Yorku, też w puszce, ale to nie jest piwo z Six Point, tylko z Bronx Brewery. Bronx Brewery z Bronxu, czyli wiecie. Tutaj w ogóle już daty nie kumam. 873 2056, ale co jest, co mnie przeraża, jest zielona kropka. Kurde, piwo już raz po Stanach jeździło, także już nawet daty nie dają. To są szuje. Oczywiście żartuję. Co to jest? To głęboko bursztynowe amerykańskie pale ale jest ważone z pięciu różnych słodów. A te pięć słodów to Muntons Maris Otter, Weyermann Cara Munich 1, Bird Crystal 70 na 80, cokolwiek to znaczy, pewnie to jest barwa w SRM, Breeze Wiedeński, Breeze Victory i Breeze Aromatic. Hojnym dodatkiem Cascada i Centeniala i unikalnym szczepem drożdży. Brytyjskie, niemieckie i amerykańskie słody zostały użyte, aby dostarczyć mieszankę karmelu, biszkopta i orzechowych nut słodowych. Z kolei chmiel dostarcza delikatną, przyjemną goryczkę. Nie brzmi to za dobrze, delikatna i przyjemna goryczka. Z intensywnym, kwiatowym i cytrusowym aromatem. Ale IBU jest podane 50, więc nie powinno być tak źle. Co jest ciekawe, ekstrakt 1,064 Original Gravity i to będzie odpowiednik 16, także całkiem sporo. Zawartość alkoholu 6,3%. Bronx Pale Ale. Bronx Pale Ale. So, yo bro, let's taste. No, aromat jest dobry. Aromat jest dobry. Troszkę miodu tam takiego troszkę jest, ale jest cytrusy piękne. Delikatne zmętnienie. Browar właśnie się rozbudowuje, jak wyczytałem na ich stronie. Na początku tego roku zmienili siedzibę. Natomiast rozbudowują się, będą mieli ważelnię 20 beer barrel, czyli około 20 hekto. Tanki będą mieli 20 i 40. Więc zakładam, że teraz mieli jakieś małe. Delikatne zmętnienie. Tak wygląda. Delikatne zmętnienie. Barwa rzeczywiście bursztynowa. Taki głęboki bursztyn. Jeszcze nie ciemny. Bardzo przyjemny. Obfita piana. Drobno i średnio. Właściwie to średnio pęcherzykowa. Niezbyt oszałamiająca jest ta piana. Koloru takiego kremowego. No ale aromat jest piękny, jest połączenie właśnie tej takiej biszkoptowości z amerykańskim chmielem. To jest aromat nawet kojarzący się z India Pale Ale, bo w zasadzie 16 no to już jest India Pale Ale bez kozery, można tak powiedzieć. No być może chodziło Bronxowi o to, że nie ma aż tyle chmielu, żeby nazywać to India Pale Ale. To jest podobno podstawowe w ogóle piwo browaru. Spróbujmy. Rzeczywiście ta słodowość jest taka angielska. Jest taka angielska. Można powiedzieć, że to jest angielskie piwo chmielone amerykańskim chmielem. Średnie wysycenie. Półwytrawne. W kierunku, no półwytrawne. Może w kierunku troszkę półsłodkiego. Goryczka chmielowa. Przyjemnie, tak zostawiająca taki ziołowy posmak na języku i na podniebieniu.
Jest lekkie wrażenie alkoholowości właśnie w tej goryczce, ale nie jest to tak, że piwo jest alkoholowe. No ale te 6% to nie jest tak mało. No, oczywiście w Polsce to standard, no ale powiedzmy, że w ale'ach to już trochę jest 6. Karton oczywiście jest. No, nawet wyraźny. Piwo jest w porządku. Gdybym je kupił w Anglii, byłbym zadowolony, bo angielskie piwa są bardziej nijakie, bardziej mdłe, bo naprawdę ta słodowa baza jest bardzo angielska. Troszkę tego orzecha, ale właśnie taki biszkopt, karmel, natomiast w aromacie chmiele amerykańskie. Nie jest to piwo rzucające na kolana. Jest to takie codzienne piwo i jako codzienne piwo jest bardzo dobre. Jedyny mankament, jaki mogę tutaj mu zarzucić, to, że jest za mocne na codzienne piwo. No 6-3% to nie jest tak mało. Chłopaki tam też mocno eksperymentują z leżakowaniem w beczkach dębowych, na przykład po ginie, po winie Zinfandel, po czym tam jeszcze było na stronie. Zapomniałem. Ale widać, że w tym kierunku też idą. No super, no super. Wielkie dzięki za możliwość spróbowania tego piwa. Nie ma szans, żeby je kupić w Polsce. Myślę, że można je kupić w Nowym Jorku. Wasze zdrowie. Loty do Stanów mocno potaniały, a podobno nawet Ryan ma się za to wziąć, także jest nadzieja, że za parę lat będziemy sobie latać na piwko do New Yorku. Czy jak to mówią, do Wielkiego Jabłka. Wasze zdrowie.